solo. Solo. W wypadku tak być nie może! Nie może! Powybierać mi. Ale cicho, cicho! Co? Ja pierwsza mówiłam, że to jest parodia, a nie teatr, że tak dalej być nie może. No. Teraz ja mam pomysł. Bez sensu, dobrze. Ja proponuję dobrze. Tak, żeby wszystko było odwrotnie. Panie Czerny, zapisuj pan tych ludzi do głosu po kolei. Pana musi być sprawiedliwie. No. Jeden się panoszy, a drugi nic nie może. Co nie, to nie? Wstyd, kochani. Panie Turecki, co mam pisać? Zaraz, panie Turecki, o, wiecie pan, ja mam proszę pana pisemko w sprawie kartofli. Każdy dostaje, proszę pana, pół metra, rozumie pan, i cebulę. Na to, wolniej. Panie Czesiu, pisać, wszystko pisać. Wszystkie propozycje, a potem się to zaniesie do dyrekcji. Nie, dyrekcja się wyrzuca od zaraz. No, no, ona to, tego nie zapisała. Zaraz, zaraz, chwileczkę, pan Łobasieńko. Dyrekcję skreślam. Tak, no, panie Janku, ma pan prawo jako przewodniczący. Jaki przewodniczący? Czego? Teraz wszyscy są przy głosie, co nie Belka? Czego się czepia? Czego? Bardzo proszę, niech pan Piotr niech dzieli pan ten kartofel, a mnie on wisi. Chwileczkę, wisi. Zaraz, 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 chwileczkę. Dlaczego właśnie pan? Ja się na przykład nie zgadzam. Zaraz, cisza, spokój, kto tu rządzi? No, o, panie, my, zaraz już nie będzie na podziału. Ja zaraz, chwileczkę. Dyrekcję, przede wszystkim dyrekcję, dyrekcję wyrzucić od zaraz. Nie, panie Turecki, co pan? Ja mam bardzo inne zdanie. Ja też, co nie? Cicho! Koledzy, no przecież tak dalej być nie może. No trzeba wreszcie powiedzieć prawdę w oczy. No. Ja jestem gotowa. Pan Basieńko. Panie Janku, czy to ktoś spisywał? Ja piszę. Więc tak, koledzy, panie Cześku, niech pan teraz pisze, co ja teraz powiem, tak, dobra? Tak, mogę? Bardzo proszę. Tak, słucham. A więc tak, koledzy, jestem ja uznaną artystką. Och, w tym życiu! O nie, panie Janku, przepraszam, ja się do takiego chamstwa ja się nie nadaję. Ale przeciwnie, panno Basieńko, uważam, że bardzo się pani nadaje. Tak? Cicho, no, tak, niech mówi, niech tak, mówi. Dziękuję. Proszę. Więc tak, a więc... Panie Cześku, na czym pan stanął? Panie Basieńko, ochty w życiu i chamstwa. Aha. Więc tak, koledzy, ten teatr, o którym zaznaczyłam, to... Nie, to nie tak jest. Aha, już wiem. Więc tak, jestem artystką. O nie, panie Janku, ja w takich warunkach się nie wypowiem. Niech nas to chamstwo udusi. Panie Basieńko, wolniej, wolniej, proszę. Chamstwo? Udusi. Panie Janku, tak, dlaczego ten kretyn pisze udusi przez oskreską? To się pan czepiasz człowieka, niech pisze jak chce. No, no to jak mam pisać? Przez rzet, jak uchod. Zaraz, ja proponuję, żeby wszystko było odwrotnie. Przepraszam bardzo, ja się nie zgadzam. Ja tak samo, trzeba wszystko wyjaśnić i w ogóle. Wreszcie. Panie Turecki, tak, co mam pisać? Ja już głupi jestem. A dajcie wy mnie wszyscy święty spokój. Panie Turecki, co to jest? To jest, panie Piotrusiu, za przeproszeniem dokument na rozdział kartofla. Tak jest. Po pół metra na twarz. O. Tak uchwaliłem. A co mnie to obchodzi? Przecież jestem artysta, panie Turecki. Tak? To ja pana skreślam. Nie, chwileczkę. Panie Turecki, no to pan... Co pan chce pana Piotrusia zamorzyć, proszę pana? Koledzy, pan, on nie wie, co on mówi. Koledzy, zebranie jest po to, żeby każdy mówił to, co myśli. A potem to spisać i do dyrekcji. Tak. Nie, do dyrekcji nie, ja się nie zgadzam. No właśnie, dobrze, to wyżej. Nie, jeszcze wy. Panie Janku, kochany, ja nie rozumiem, dlaczego pan Czesio zamiast grać pisze wszystko przez oskres? Dlaczego ten w palcie chce wyrzucić dyrekcję, prawda? Dlaczego ja dostałem pół metra kartofli, a potem mnie skreślono? To co to jest? Panie, proszę pana, ja nie wiem, panie, bo myszowaty mówi, że teraz jest taka chwila, że każdy mówi to, co chce. Bez sensu, uważam tak, wybrać najpierw przewodniczącego. O nie, bardzo przepraszam, ja się zrzekam, niech będzie teraz pan tak. Panie Turecki, ja jako przewodniczący... Przepraszam, nie tak ostro, kto pana wybrał. No, panie Turecki! Jeszcze czego, teraz każdy może być przewodniczącym, ja się nie zgadzam.
proszę, pan Janek, panie przeciw... Przepraszam, a ja głosuję na pana Janka. O, i mogę to udowodnić. Kochanie, przepraszam, ja się zrzekam. Ja się wycofuję z życia społecznego. Nie. Ja jako artysta chcę teraz sobie, prawda, zaczerpnąć oddechu. Panie Janku, nie zostawisz mnie pan w takiej sytuacji. Panie Janku, słuchaj pan, nie, chwilę, ja mam świetny pomysł. Panie Turecki, gdzie jest dyrekcja? A dajcie wy mnie wszyscy święty. No, co to jest? Co tu jest? Co to, balet na chorobie, czy co? Gdzie jest baletmistrzynia? Balet właśnie ją zwolnił ze stanowiska. Czy ja się przesłyszałem? Nie, nie! Tak, pan, nie dyrektorze, to one ją skreśliły z listy. Ja się z tym nie zgadzam. Misiek, panie dyrektorze, nie chcemy. Kochany, ona ukradła wszystkie różowe pióra. To jest nieprawda, panie dyrektorze. Nieprawda, nieprawda. Była koleżanki dotkliwie, co niebelka. Kadziejka, tfu. Panie Janku, niech pan zaprzeczy jako przewodniczący, że to nieprawda. Nie słuchaj, misiu, on nie jest przewodniczący. Och, on jest, panie dyrektorze. Nie, nie, nie. Słowo honoru. Ona po prostu nie miała kompetencji do baletu. Cicho mnie tu, cicho mnie tu. Proszę wszyscy do roboty, chyba mamy jubileusz, prawda? Ja tu jestem dyrektorem. A może ja się mylę, co? Nie! Panie Turecki? Tak jest. Ja pana poproszę do siebie. Panie Janku, przepraszam. Tak. Co to za postać jest? To... dyrekcja. Dyrekcja? Ciekawe. Pora umierać. Janku, weź pan ze mną. O, kochany, ale... nie, mnie ona nie zaprosiła. To ja pójdę, to ja, panie Turecki. Panie Janku, ja z nią nie pójdę, chodź pan ze mną. Balet na scenę, Turecki, do mnie. Balet na scenę, panie Janku, idziemy. Widzicie, ludzie, flagi na budzie. Do fingertanglu Jonasz powrócił znów. Niech żyje orkiestra, artysta ekstra. Kuplety dziś zaśpiewa znów, choć błyska wciąż i choć gdzie będzie brzmił. Choć czarna chmura napędza tu za losa, na gości atmosferę oczyścimy mi. A jeśli nie, to forse zwraca kasa. Widzicie, ludzie, flagi na budzie, uwaga, czas się zacząć śmiać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za bary życiem będzie mógł się brać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za bary życiem będzie mógł się brać. No? Słucham, panie Turecki. O co się rozchodzi? No co pan tak stoi? No? No słucham, słucham, panie Turecki. No co? Co pan taki? Zawsze pan taki gadatliwy, a dzisiaj pan stoi jak, nie przymierzając, Turecki święty na weselu. No, siadaj pan. Dziękuję, ja postoję, panie dyrektorze. Co? Siadaj pan, panie Turecki, kawy się pan napije ze mną. Co? To... Panie Turecki, może po maluszku przelecimy, co? Nie, panie dyrektorze, ja nie piję. Nie? No, to kawy się pan napije. Panie dyrektorze, ja nie... Mnie, od kawy mnie zęby bolą. Co? No, mnie, młynek mnie się popsuł. No to siadaj pan. Nie, dziękuję, ja postoję. Siadaj pan, panie Turecki. Ja postoję, panie dyrektorze. Siadaj pan, panie Turecki, do jasnej cholery. Co? Mówię, siadaj pan. I kawy się pan napije. Nie, nie. A ja panu mówię, że pan się napije, panie Turecki. Nie. A ja panu mówię, że pan się napije, panie Turecki. Kto tutaj rządzi, panie Turecki? Czy jest pan te kawy, czy nie? Na pewno. Chodź pan. Panie Turecki. Kto tu rządzi? Ja piję te kawy. Ja nie. Głupia, nie mieszaj się! Bardzo słusznie, lepiej się nie mieszać. Dyrekcja ona sobie da radę, a jak sobie nie da rady, no to wtedy zagłosujemy za wyrzuceniem, prawda? Kto jest za, ręka do góry, ja jestem co? Za! Zaraz, zaraz, chwilę, co? Nie ma tak dobrze. Proszę pisać na kartkach ze stemplem. Ogłaszam tajne głosowanie. Tu są, kto jest za tajnym? Ręka do góry! Ja! O, tu są kartki ze stemplem, panie Janeczku, tu są kartki ze stemplem. A niech koledzy zagłosują na cokolwiek, ja potem się dołączę. Ja też po panu, co nie? Panie Piotrusiu, tak. Patrz pan jaki bogaty. Myszowaty cykoryjny. Myszowaty? Nic nie rozumiem.
Co to jest? Panie Czesiu, panie Czesiu, tak. Proszę, proszę na scenę. Panie Janeczku, mam grać? No. Grać! Co to jest? O tobie pragnę zaśpiewać, o kraino szczęśliwa. Są pewne polskie drzewa i pewne polskie warzywa. Czy to przesmutna stypa, czy też wesela gloria? Nad głową szumi nam lipa, pod nogą kwitnie cykoria. Jakże niewiele się zmienia, choć coraz bardziej się gmatwa. Lipa nie daje cienia, nie daje światła. Choć ważna każda kalorya i przyrost witamin miły, nie syci ciała cykoria, nie daje siły, nie daje. Pod lipą staniesz u drogi, cykory ściele się kłącze. Nawet spodnie się trzęsą i nogi, a język w gębie się plącze. Z powodów, których nie zliczę, a których dużo jest wsiamać. Gdy mam cykorię, to milczę, boń lipy każe mi kłamać. Oto sprawdzony i pewny system bezawaryjny, bezmięsny, warzywno-drzewny, półlipny, półcykoryjny. Wyrzucić, wyrzucić, tak jest, wyrzucić, No, nie, no, ja mam dwa głosy, nieważne, przepraszam bardzo, proszę państwa, myśmy mieli pisać albo wyrzucić, albo nie wyrzucić, a tu jest takie świństwa, panie Petrusiu, jak, nie powiem, że czyta. Cicho, no. Panie Janku, ja jestem za, jak wszyscy. Tak, tak, ja też się nie zgadzam, jak wszyscy. Zaraz, chwileczkę, to ja proponuję właśnie z tymi głosami. Idziemy siłą do dyrekcji. Ty się chowasz, idą cię chowić! Przepraszam bardzo, panie Janku, ja nic nie rozumiem. Ja zostałem zaproszony na jubileusz, prawda? Gdzie jest dyrekcja? Ja bardzo proszę udać się na swoje odcinki do zadań. Niech mnie tutaj nikt nie marga. Mamy jubileusz, panie przewodniczący. Ma być jubileusz wykonany. Ja za was nie będę kompetencji zbierał. Przyjadą goście i ja nie będę za was świecił oczami. Dobra? I tak, chyba się rozumiemy. I chciałbym się dowiedzieć. Proszę pana, na razie wszystkie co do rozdziału kartofla kompetencje ma pan przewodniczący. Tak. Ja się jasno chyba wyraziłem, dobrze? I nie, dlaczego się pani śmieje? Dlaczego panie tu wszyscy stoją ubrani? Słucham. Z jubileuszem. Kochany, jubileusz ma być wykonany. Zrozumiało. Panie dyrektorze, bo my właśnie nie wiemy, w co mamy grać. I ja mam taką piosenkę, ale nie orientuję się za bardzo, czy ona się nadaje na proszę jubileusz. Pana. Panie dyrektorze, ja słyszałem, nie nadaje się. Ja oczywiście, ja się z panem zajmę osobiście w odpowiednim momencie indywidualnie. Teraz proszę mnie wszyscy wynocha do roboty. Bardzo proszę, wynocha. Panie dyrektorze, ja się chyba dosyć jasno wyraziłem, prawda? A może ja się mylę, co? Panie Janku, to jak w tej sytuacji? Ja nie wiem, czy ja mam śpiewać, czy... A co się pan mnie trzepia, proszę pana, ja nic nie wiem. Ale jak to? Panie Janku, przecież pan jest odpowiedzialny. Ja? No. Za co? Za co? Niech się zespół wypowie. Przepraszam, to może ja się teraz wypowiem, dobrze? No to... Panie Czesiu, pan teraz będzie pisał, co ja teraz powiem? Tak, tak, pani Wyszyńska. Dziękuję. Więc tak, koledzy, już od kilkudziesięciu lat jestem artystką w tym teatrze. O matko.
prawdę mówię. To jest stary teatr. No. Tak, który obchodzi dziś wielki jubileusz, a który nigdy nie miał publiczności i słowo honoru, że tak było. Sama to widziałam przez kilkadziesiąt lat. Pani Janeczku, pisać? Tak, tak, panie Czesiu, tak pisać, wszystko pisać to bardzo ważne. No i tak dalej, ja uważam, nie może być niestety. Ja proponuję, żeby ambitnie podejść do nas, artystów, i wystawić jakiś temat po prostu, co by doprowadziło publiczność na te opustoszałe od kilkudziesięciu lat krzesła. Walniej, walniej! Jest nas tu wielu i bardzo pragniemy, no, zrobić coś, nawet społecznie, a nie latać jak kot, albo jak pan Janek z pęcherzem za chałturą. Panie Janku, ten kretyn pisze chałtura przez okreskowane, prawda? To słowo akurat wiem, jak się pisze. Aha. I ja zobowiązuję się jeszcze podnieść własne kwalifikacje do pierwszego i ustawić ambitny program. Skończyłam. A, nie, jeszcze nie. Proszę o to samo pana Janka i pana Piotrusia, wyróżniając ich, tym samym reszta mnie nie interesuje. A ja? Pan może nieraz wystąpić, ale raczej grając. I Turecki także, każdy w swoich kompetencjach. Scena musi pozostać dla prawdziwych artystów. Niestety, przepraszam, skończyłam. Tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Widziałaś starania, jakie dała czadu? Tyleś, podejmuj Miśka. Cicho, głupia. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No więc jak ustalamy? Czy śpiewam? Przepraszam bardzo, może jednak zagłosujemy? Kto pierwszy? Nie, ja się nie zgadzam. W imię dobra teatru. Dobrze. Panie Czesiu, czy ktoś to notuje? Ja notuję i kto pierwszy, ręka do góry, proszę. Przepraszam, dlaczego tak jawnie? Ja na przykład nie chcę pierwsza. No to co z tego, ja też nie chcę. No i patrzcie, kochani, co to jest za małpa niezgodna. Jak jest dziejowa okazja do występu, to zawsze się znajdzie taka mędrala namiesza, namiesza i co z tego wychodzi? Myrt. Tak. O matko, no przecież my nigdy nie zrobimy takiego jubileuszu. Ja panu więcej powiem, proszę pana. My nie zrobimy, proszę pana, nic. O, potem. Panie Czesiu, proszę niech pana. Pan notuje. Ja śpiewam pierwszy w imię dobra teatru. Ja w imię dobra teatru. Panie Janeczku, to ja nie wiem, czy ja mam grać, czy ja mam pisać, prawda? Proszę pana, grać! Proszę. Panie Janku, przepraszam, ja nic nie rozumiem. Jak to? Myszowaty? Znowu? To straszne. Proszę pana, w pierwszym szeregu i w każdej, proszę pana, sytuacji w imię dobra. Ale i co? Pan jest odpowiedzialny za to? Za co? No za to. Chryste panie, a co oni śpiewają? Szkoła tańców dzisiaj się otwiera, szkoła pod kierunkiem wytrawnych sił. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni zapraszają damy, tam gdzie broszka, tam jest przód. Biodro raz na lewo, biodro raz na prawo, silna dłoń i czysty but. Teraz damy proszą kawalerów, tam gdzie krawat, tam jest przód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, wszystko gra, już gra jak znud. Teraz starcy, dzieci oraz wdowy, grupa zasłużonych roznieca pył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i kroczek w tył. Bracia, chłopi, szwaczeń i górnicy w krzyku niewzorowym ćwiczą chód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w tył i kroczek w przód. Każdy słucha pana Wodzireja, świeci nam nadzieja na nowy styl. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Wszyscy zgodni, wszyscy tacy mili, kto się nie wychyli, ten będzie żył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni, nie podnoście krzyku, kto tam krzyczy ze wszystkich sił. To nie estetyczne i nie sympatyczne, Stać!
co to jest. Uporządkować się jeszcze raz. Daje się, że znów wysypał. No i jak z nami będzie, panie Turecki? Panie dyrektorze, jest tak. Zespół. Jaki zespół tam, panie Turecki? Zespół to mnie może skoczyć obiema nogami na plecy. Jest tutaj program do wykonania, jest jubileusz. O! I pan będzie za niego odpowiedzialny. Oj, na pewno nie, panie dyrektorze. Ja się niestety do spraw artystycznych nie mieszam, panie dyrektorze, i tego piwa ja osobiście pił nie będę. I proszę bardzo, pan dyrektor pogada ze zespołem. Jak ze zespołem? Kto ja? Ja z zespołem, panie Turecki. Oni mają do wykonania i oni niech wykonają jubileusz, a ja jego zobaczę i już. Panie dyrektorze, zespół, co panu może na plecy, on ma swój program. Jaki program? Jaki program? Chwileczkę. Kto tutaj rządzi? Leon czy jego dzieci? Leon, panie dyrektorze. Bardzo przepraszam. Chwilę, gdzie jest powiedziane, panie Turecki, że ma przychodzić sobie samozwańczy, po zakładzie się kręci zamiast w robocie? Skończyłeś, kolego, robotę? Proszę bardzo. A gdzie jest powiedziane, żeby przychodzi i mówi do dyrektora, dawaj mi klucz od roli, bo on będzie nadawał? A gdzie jest powiedziane, że nie ma mieć klucza dyrektor, powiedzmy tak zwany, czy mianowany, czy powiedzmy ten samozwańczy? Kochany, ma być tak, jak jest napisane, a jak nie, to wynoch. I bardzo dobrze. Chwileczkę, panie Turecki. Ja bardzo przepraszam, ja jeszcze nie skończyłem. Siadaj pan. Dziękuję, ja postoję. Interesujący. No. Powiedz pan, no, o co chodzi? Co pan taki jest obraźliwy? Czy ja chcę źle? Czy ja chcę źle? Powiedz pan, dałem ludziom przydział na kartofla? Na kartofla, tak. No to siadaj pan. Nie, ja postoję, dziękuję. No co pan, no, stoi pan taki nabzdyczony jak przedwojenny indoor? Co to? Łeb mnie pęka, żona mnie choruje, no. Siadaj pan, czy pan nie widzi u mnie coś ludzkiego? Ja widzę, panie dyrektorze, niestety, ale panie dyrektorze, ten jubileusz, za przeproszeniem, on się w tej obecnej sytuacji nie odbędzie. Dlaczego? Dlatego, panie dyrektorze, że ludzie są skołowane i z nimi trzeba pogadać i coś z nimi zrobić. A kto ma zrobić? Zaraz! Kto ma zrobić, proszę pana? Czy ja mam zrobić? Mówicie wszyscy, niech ktoś tąpnie i niech to się zacznie albo skończy. A ja mam tąpnąć? Wszyscy tąpnijmy i niech się zacznie. I niech wszyscy idą do swoich zadań na swoim odcinku i wtedy wszystko będzie... Co pan myśli, że ja mam tutaj leko? To jest krzyż pański. Mój? Nie, co? Krzyż? Panie Turecki, to jest Golgota, kochany. To jest Golgota pracować z taką hołotą. Co pan myśli? O nie! Chwileczkę, panie Turecki! Ja jeszcze nie skończyłem. Siadaj pan. Nie, ja postoję. Dziękuję bardzo. Siadaj pan. No co pan taki obraźliwy? No co pan taki człowiek piekarski? Wiem, na mękach. Na mękach to Zabłocki. Panie dyrektorze, Zabłockiego zwolnili z maszynowni, bo ja tu niestety jestem od samego początku w tym teatrze i ja niestety ten zespół znam bardzo dobrze, panie dyrektorze. A pan dyrektor jest, za przeproszeniem, niedopoinformowany, panie dyrektorze, i dlatego ja panu donoszę, że ten zespół, on może nie jest taki, no, bardzo świetny, ale to też nie jest hołota, panie dyrektorze. I tak nie można mówić. Pan jest niedopoinformowany, panie dyrektorze. Ten zespół, on nie ma bazy do występów. Co? Tak. Gdzie jest arogancja, panie dyrektorze? O. Żeby pan Janek nie miał bazy materiałowej na spodnie, panie dyrektorze. Racja! Panie przewodniczący, ja pana później poproszę. Panie dyrektorze, dobrze? Z baletu się sypią pióra. Proszę pana, panna Basieńka z gołą, za przeproszeniem. Gdzie? Po scenie! I niech mnie ślady robi! Jeżeli to nie jest prawda! Oni całe w łatach grają. Wie pan, że ja bym się wstydził, proszę pana. One i tak są cierpliwi. Jakby to na mnie trafiło, panie dyrektorze, to ja bym pana tak. Pan się zapomina. Pana Perlmana przekręcił, że pan by mnie z ręki jadł. No. Z pana by zostały kapcie i paszport, proszę pana. I wióry lecą i dwa grzyby w barsz, proszę pana. Niech pan się uspokoi. Ja pana proszę, panie Turecki. Pan mnie prosi, panie dyrektorze? Chwileczkę. Jakżeś wlazł między wrony, nosi wilka. Pan się chyba zapomina, z kim pan rozmawia. Niech pan się uspokoi, panie dyrektorze. Ja jestem dosyć chyba wystarczająco wdzięczny. Nie ma o czym gadać, panie dyrektorze. I przyszła Kryśka. Brawo! Tak. Brawo! Z głosowania nic nie wyszło, dlatego że zabrakło tych dwóch głosów, które pan Janek zjadł. Bez sensu. Uważam tak. Niech każdy śpiewa co chce, a potem się coś wybierze. Co nie, Belka? Pani Janku, to...
co mówi, to co to za postać? To ta druga z tych dwóch, ta od dyrekcji. Trzeba na nią uważać, to jest chyba ucho. Aha, rozumiem. Która ta? Co, nie Belka? Ta, co teraz? No to ja nic nie rozumiem. No to co kto śpiewa, no? A to co mówi, to nie Czesio? Czesio. To on jest ucho. Nie, ta pierwsza z tych dwóch, od dyrekcji. No. I bardzo dobrze, teraz ja. No nie, panie Piotruszu, uważa pan, ta co panu mówiłem, no. Tak, ucho. Słucham? A, tak, tak. Więc tak, proszę kolegów, to jest numer na chór męski i balet, ale niestety dyrekcja przekonała mnie o konieczności oszczędzania w tej dziedzinie. W związku z tym wystąpię ja sama wraz z koleżanką i niech to będzie jej wkład społeczny w ogólne dobro, a resztę to się tam przekaże na różne cele, na cele. Tysiące praczek było w świecie i ponad nimi rośniemy. Mech, 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 mech! Ale co do mnie, to już wiecie, że taka jedna jest na wiek. Wiek, 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 wiek. Ten mały kapral był natchniony, czytał powieści de Saint-Pierre. Wiek, 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 wiek! Lecz także nosił kalesony i umiał kochać o mamer. O mamer, o mamer, o mamer. A ja gdy brałam, to już brałam, a gdy kochałam, to kochałam. No i legenda pozostała. Madame Saint-Jean, Madame Saint-Pierre, Madame Saint-Pierre, Pierre, 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 Pierre. Epoka była epokowa, przez Europę wojsko szło. Szło, szło, szło. Już ja tam wolę dawne dni. Nie, 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 nie. A to z historia zwali woda. Każdy to przecież dobrze zna. Zna, 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 zna. 100 razy lepsza praczka młoda od starej księżnej Nespa, 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 Nespa. Si bon. Bo ja jak prałam, to już prałam. Siak, dyg, żaba. A gdy kochałam, to siak, kochałam. Ga, 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 ga. Legenda pozostała. Ga, 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 ga. Bo ja jak prałam, to już prałam, a gdy kochałam, to kochałam. No i legenda pozostała. Madame Saint-Jean, Madame Saint-Jean, Madame Saint-Jean. Dziękuję ci, kochaneńka, chodź. Proszę bardzo. No, no panie Turecki, no, no co tam, co... Co słychać? Daj mnie pan spokój, panie Janku, z tym... Ale chwileczkę, zespół, proszę pana, on chce wiedzieć, co pan mówił z dyrekcją. Proszę bardzo, o, pan Czesio wszystko zapisał, tak proszę pana, i my chcemy tam wejść na siłę i skreślić dyrekcję. Aż, proszę pana, do wyrzucenia włącznie. Przepraszam bardzo, tu jest parę osób, co się nie zgadza. Jasne. Tak, tak, rzeczywiście. Tak. Może najpierw trzeba, prawda, rzeczywiście porozmawiać, tak, więc... Więc co dyrekcja wie, panie Turecki, o naszych, prawda, zamiarach? Co? Jakich zamiarach? Ja nic nie wiem. Że co? Że to, że go akurat zwalniamy z pracy. O matko, to zwalniamy go? Bez sensu, jak to będzie bez dyrekcji? Belka, ty pomów z Miśkiem. Cicho, głupia. Misiek, teraz się już przestanie panoszyć element. Przepraszam bardzo, co to jest za postać, ten Misiek? Przepraszam, jej narzeczony. Nasza dyrekcja też element. Ależ nic podobnego, ja go w ogóle nawet dobrze nie znam. Właściwie, co to jest? Ja tylko tak żartowałam.
Belka, coś ty Miśka nie znasz, co ty? Cicho, głupia. Ja też uważam, że należy dyrekcji pokazać, że się nie damy. Panie Turecki, co mówiła dyrekcja? Nic. Tak mówiła, że proszę siadać, panie Turecki mówi, niech pan siada. I to, a ja nie, ja mówię, ja dziękuję, ja postoję, panie dyrektorze. To on mówi, nie, jednak niech pan siada, prawda? I może się pan kawę napije, mówi to. I to stawiał, i koniak stawiał, i tamto, prawda? I szafę ze mną postawił, proszę pana. I mówi, panie Turecki, jak krzyśnie se. I mówi, że jemu gulgota. No i co, panie Turecki, i co dalej? No i nic, panie Janku. I mówi, że tak, że głowa mnie choruje, proszę pana, panie Turecki, żona mnie pęka, proszę pana, i jak my nie tąpniemy, ja i pan razem, i żebyśmy wszyscy tąpnęli, proszę pana, to ja wtedy zobaczę, że jemu coś ludzkiego wystaje, proszę, tak mnie powiedział. No, no dobrze, a co pan na to? No ja nic, ja powiedziałam dziękuję i zostałem, no. A o nas on coś mówił? Mówił. No. No to ja wyszłem wtedy. Boże kochany, widzicie jak on nas traktuje, panie Janku? Trzeba go zwolnić. Przepraszam bardzo, ja pójdę teraz do niego. Tylko poczekaj! Panie Piotrusie, wiedzie pan? Już leci donosić. Panie Piotrusiu, teraz pan. Nie, 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 mnie to w ogóle nie interesuje. Ja później pokażę, dziękuję panu. Panie Janeczku, to niech pan zaśpiewa tango. Co? Tango? Tango? Kochany, tango nie przejdzie. Przejdzie, przejdzie. Teraz już można. Mam grać? Jedz nie pod nami kopie dołki, kapitalizm. Znowu perfidna myśl im w głowach się zalęgła. Nie chcą kupować naszej walcowanej stali, jak na przekór za nich żyli ceny węgla. Wywalcowana stal, jeszcze gdzie nie gdzie idą kalafiory, a w sercu smutek i żal. Kierownik sklepu wyszedł, bo jest chory. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importo, eksporto. Jednemu śmiech, drugiemu za. Omnia me ame cum porto. Za naszą forsę dobrze grzeje ich centralne, ich ciała wbrew historii żywe wciąż i gipkie. Patrz jak z burżujką burżuj wieczory upalne, za kansza polskim eksportowym grzybkiem. Marynowany grzyb opustoszała z jagód stoi puszcza. To najsmutniejsza ze styp, salon spowity w jadalnych bluszczach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importas, exportas. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Hannibal, anteportas. Przybywaj, cudzoziemcze, na odstrzał jeleni. Jeszcze ci kiedyś w garle stanie polski bekmon, a czysta wódka wnętrze w ogień ci zamieni. My z dolarami twymi będziemy daleko. La wodka polonez szumi rodzimie w zbożu i kartoflach. Przez pole leci pies, za nim dziewczęta w niemodnych pantoflach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare importu, eksportu tango. Jednemu śmiech, drugiemu łza, na wszystkim il desperandum. Bo przecież kiedyś słońce jaśniej nam zaświeci, będziemy stal walcować i sami walcować. I tylko oni jedni, i tylko poeci będą myśleć, jak świat przebudować. Przebudowany świat, już wszędzie pełno stali i warzywa. Rozkwita szczęście i ład, tylko nie jedna dziewczyna już siwa. Ktoś czasem tango na gitarze gra, stare tango importo, eksporto. Jednemu śmiech, drugiemu łza.
omnia mea mecum porto. Panie przewodniczący, ja pana poproszę później do siebie teraz na rozmowę. Panie dyrektorze, my wszyscy, no to cały zespół się kochany, szykuje. Kochany, nie cały zespół, tylko wszyscy po kolei indywidualnie, prawda? Ja chyba jasno się wyrażam. Panie Torecki, co ja mówiłem o programie? Ja nic nie wiem o żadnym programie. O, panie kochany dyrektorze. Turecki, pan się miga, widzę. A ja tego bardzo nie lubię, ja tu chyba jestem dyrektorem, prawda? Już niedługo. Przepraszam, czy ktoś coś mówił? Otóż, panie dyrektorze, nikt nic nie mówił, tylko ona. No właśnie, ja chyba się coś pomyliłem co do słuchu, prawda? No więc jak będzie, kochani? Proszę mnie tu zareprezentować program, może byle kto, powiedzmy, pani Basieńka, może coś spróbuje, bo ostatnio bardzo mało pracowała. Co to będzie? Julian Tuwim. Kochana, nie Julian, tylko pani będzie teraz występować. Pani Basieńko, to mam grać? Nie, niekoniecznie. No to ja już głupi jestem, mam grać czy nie grać? Pani Janeczko. Niekoniecznie. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, puch jak gorąco, uff jak gorąco, puff jak gorąco. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi. W każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. Panie przewodniczący, tak, czy pan słyszał, co ona mówi? Tak, faktycznie na ludzi mówi krowy, krowy i konie. Rzeczywiście poobraża publiczność, tak. Boże kochany, ja nic takiego przecież nie mówiłam, panie Janku. Ja bardzo przepraszam panią, ale ja cytuję. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. Koniec cytatu. Tak, ale tu ja mam tak napisane, tu jest karteczka, o. Mogę kochana, pokazać. Nie może tak być, jak jest napisane, tylko musi być tak, jak ma być. Panie przewodniczący, niech pan coś pomyśli. Jak ja mam jakże ja mam... A tak, no mam! I pełno... I pełno ptactwa w każdym wagonie, a w jednym wrony, a w drugim a inne ptactwo. Aha, rozumiem. I pełno, no. Prawda, innego ptactwa w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. Nie, no to jest dno, proszę pani, to może zostać i pełno ludzi w każdym wagonie, a później... Panie przewodniczący, tak? Niech pan coś wymyśli. I pełno ludzi zostawić. Tak. I pełno ludzi w każdym... Mam, tak. I pełno, proszę, i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym... damy. A w drugim to co? A w drugim, prawda, dzięcioł. Lub coś równie, prawda, wytwornego. Aha. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym damy, a w drugim dzięcioł albo coś równie wytwornego. No, i teraz jest dobrze, proszę dalej. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon... Panie przewodniczący. Tak, słucham, panie dyrektorze. Tak? No. Co? Co? Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy? Nie no, proszę pana. Kiełbasy? No. Faktycznie, ja coś słyszałem. Tak. Boże, kochany panie Janku, przepraszam, ale tak jest tu przepisane, ja nie wiem, kiedy, kto to... Kiedy to było napisane? Ja dokładnie nie wiem, ale chyba coś przed wojną, bo teraz przecież nie ma... jest jubileusz. No i sama wyciągła wnioski. Kto jej to napisał? Jak to, kto jej to napisał? No. Sama napisała! Słowo honoru, że nie ja, panie dyrektor! Jak to nie? A to może tu, ja z tym nic nie mam wspólnego. Może pan Turecki? Panie Turecki! Jestem tu, nie, pan, jestem i słucham tego wszystkiego i mnie się po prostu, panie Janku, no jakby, no niedobrze mnie się robi, bo ona, panie Janku, to jest poważny jubileusz, a ona z tłustą kiełbasą na... Pusty żołądek, panie Janku. Jej trzeba odebrać rolę, bo ona nas kompromituje. Nie, panie Janku, to już przecież...
trzecim wagonie może nic nie jechać, a czwarty wagon jest pełen bananów. No a no jeszcze lepiej. Panie przewodniczący, gdzie pan widział banany? Ja? No. Ja w życiu nie widziałam żadnych bananów. Ja widziałam banany i zresztą to brzmi bardzo elegancko, a poza tym tak tu mam napisane. No proszę panie, wyrzucamy te banany i wstawiamy. Panie przewodniczący, co może jechać w czwartym wagonie? Co może jechać w czwartym? W czwartym wagonie mam! Może jechać tak. Makaron może? Czterojajeczny? Proszę. No, dziękuję. Może pepegi mogą jechać? Mogą. A słone paluchy? Nie! No. Panie Janku, panie Derek, mam. No. Grzyb, no, znaczy, grzyba mamy u nas dotąd, no, całe lato lało i my naszych grzybów mamy dotąd. I niech ona, panie Janku, naszego grzyba nam tutaj w tym jubileuszu nam lansuje, ach, prawda? Czy to będzie borowik, czy kurka, prawda, czy jakiś inny grzyb, no, cicho, nie, no. Dobrze. Ach, tak. Ja rozumiem, tak. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste grzyby. Grzybasy. Basy. Będzie lepiej. Tłuste grzybasy. Tak. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka. Nie, no panowie, to jest bełko, co ona nam tu, wojsko nam obraża. To kto jej to napisał? Można? Proszę. W szóstym sarmata. W szóstym sarmata. O, jaka wielka. O, jaki wielki. W szóstym sarmata. O, jak wielki pod każdym kołem żelazna belki. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoni niedźwiedź i dwie żyrafy. Paranoja. W dziewiątym same tuczone świnie. Co ona mówi? Ja się przysłyszałem. Same tuczone świnie. Nie, proszę, ona się nie nadaje. To mnie tutaj pachnie prowokacją. Jaki jest koniec tego wierszyka? Jeszcze jest 40 wagonów. O Chryste, panie. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym paki, kufry i skrzynie, a tych wagonów jest 40. I sam już, sama nie wiem, co się w nich mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów, no, i każdy zjadłby 1000 kotletów, i każdy nie... No, co dalej? No, co dalej, pan dyrektor pyta, no? To zapomniała, co jest dalej? Niech mówi. Tam jest dalej 1000 kotletów. Gdzie? W wagonie. Którym, panie przewodniczący, bo ja się już pogubiłem. Nie, w wagonie, tylko atleci przyszli i zjedli te kotlety. Czy pan nie wie, o co jej się rozchodzi? Nie. Ja myślałam, że te kotlety to też nie można. Przepraszam, czy ja mam mówić dalej? Nie, mnie to wystarczy. Ja państwa, dziękuję państwu. Tak? W ogóle, tak. A panią chwileczkę, panią Basieńkę poproszę również później do siebie. Lisy ma ty mnie przypomni, że ja od jutra robię szkolenie dla niezaawansowanych umysłowo. Dobrze, Misiek. Cicho, głupia. Samaś głupia, nie widzisz, że się wszystko odkręciło. Pani Turecki, ja teraz idę do siebie. Pan zna cały program. Niech pan weźmie za ryj te całe towarzystwo i do roboty, dobrze? Tak, panie Janku kochany, jakby panu powiedzieć tak oględnie, prawda? Tak. Przepraszam. Panie Piotrusiu Złociutki, jestem całkowicie tego samego zdania. A ja się z tym, panie Janku, nie zgadzam. Ja się przed chwilą nastrachałam, ale teraz jest mi wszystko jedno i ja się nie pozwolę tak traktować. Ja sobie uświadomiłam, że to ja tu występuję przecież, a nie dyrekcja. I ja tu daję ludziom radość pracy i śmiech i zdrowie, a nie dyrekcja. I ja... I co z tego? Dyrekcja ma etaty i nie ma co przed nią podskakiwać. Chwileczkę, co jest? Dobrze mówi i niech się wypowie. W końcu chyba ma prawo. Ona tu kilka 10 lat robi w kulturze. Niech się jasno wypowie, potem to spisać i idziemy, co koledzy na. Chwila, cisza, co jest? Zaraz, pan Czesiek wszystko spisywał, niech odczyta i idziemy do dyrekcji. Nie, najpierw wybierzemy przewodniczącego związku i niech to będzie pan Janek, kto jest za to ręka do góry. Ale nie, chwileczkę, ja bardzo przepraszam, ja jestem przewodniczącym tamtego związku. No i nic nie szkodzi, wszyscy są za i teraz będzie pan przewodniczący obu związków. No, ale ja nie wiem, czy tak można. Ja faktycznie dziękuję bardzo wszystkim za zaufanie, ale ja nie wiem, czy ja sobie dam radę. Chryste, panie,
dwa związki. I bardzo dobrze, ale to jeszcze nic. Teraz jak wyrzucimy dyrektora, to pan przyjmie również jego obowiązki i... O matko. Panie Turecki, kochany, co ja zrobię? Z taką ilością władzy, proszę pana, niech pan weźmie trochę ode mnie. Jasne, panie Janku, przecież ja pana nie zostawię, proszę pana, samego w takiej sytuacji, panie Janku, oczywiście. Niech pan Czesiek czyta to wszystko, co zapisał, no, proszę pana. Ale jeszcze pan Piotruś się nie wypowiedział. Proszę bardzo, teraz mogę. Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób. Już więcej nad tym głowić się nie muszę. Bądź zawsze dla mnie paczką papierosów, biletem trzeciej klasy do koluszek. Bądź moją kurtką z welwetu jedyną, bądź pumperniklem, bądź polopiryną. Ale już nigdy więcej nie bądź blizną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło. Zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło. Podziel się każdym kłopotem, wsuń za pazuchę dwa złote. Nie zmieniaj półtuska w pizę i przedłuż nam polską wizę. Świętnych nie wygłaszaj speechów i nie pisz do nas na berdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie wynam. Przecież ty jesteś miejscem wielu osób, co nie chcą w średniej żyć temperaturze. Buchaj płomieniem wesołego stosu w czarnej wszechświata gasnącego róże. Choć cię niejedni w łyżce wody topią, choć stary Chronos grozi nam entropią. Bądź nam przychylną dla dowcipu żyzną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło. Zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło. Podziel się każdym kłopotem, wsuń za pazuchę dwa złote. Nie zmieniaj półtuska w wizę i przedłuż nam polską wizę. Od świętnych nie wygłaszaj spiczów i nie pisz do nas na berdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie pynam. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie pynam. Dowierz mi się, gdy się zastanów i zrób coś. Z kim? No z nimi, z tym zespołem. W końcu zawsze mówiłeś, że go nawet lubisz. I co on ci jest winien? No kto? No ale kochana, on mi ostatnio coś za bardzo podskakuje. No to co? Dobrze Belka mówi, co nie Belka? I fajowo, że pana Janka wybrali. Chcesz cukierka, misiek? Kto wybrał? My. No jak? Oni, my, no cały zespół. No na co wybrał? Na przewodniczącego. No to i bardzo dobrze, bo no. Ja jego skubanego nawet lubię. Na razie. Ty, on fajny gość. Kto? Pan Janek. No, no pan Janek, ale mnie się Turecki coś ostatnio nawzdycił. Widzisz, bo ty go traktuj. On też jest ludzki człowiek. Kto? No jak, ten... Pan Janek. Turecki. On by się za ten cały teatr tu dał pokrajać, wiesz. A ty to też masz charakterek, misiek, wiesz? Niech cię chudy bocią. No, Belisy, bo ty mnie nie szturgaj, bo nie ma sytuacji. No, no. Misiek, polecę pani na tę kawę, co nie? Dobra. Ty, czekaj. Ja do nich sam wyjdę. To kawo. No świetnie, tak. O! Zamknął się, widzicie? O. Panie Janku, górą. Nie, to tak górą. Siło, tarany! No, nie, zaraz, wiecie, ale tylko dla dobra teatru. I raz, i dwa, i trzy! No nie, chwilę. To jest. Protokół.
Do głosu po kolei zabierali się wszyscy, w ogóle brak opieki artystycznej i panoszenia. Bo drugiemu wstyd ma być pismo w sprawie kartofli. Pan Piotruś nie był na liście szkoły tańców. Pan Tadzio wie, że gdzie broszka, tam jest przód i robi dwa kroki w lewo, jeden w prawo, cztery w tył. Pan Janek śpiewał, że idą w kapitalizmie tylko nasze kalafiory i że dziewczyny posiwiały z tego wszystkiego. Należy także udusić chamstwo, zwolnić dyrekcję od zaraz, domagała się panna Basieńka. I pan Janek z Tureckim zostali przewodniczącym wszystkich związków i z tym postanowiono iść do dyrekcji. Zredagował pan Czesio, podpisano cały zespół. O, proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy koledzy, kochany zespole, można o mnie powiedzieć wszystko, tylko nie można powiedzieć jednego, że nie jestem człowiek. Tak, zgadza się, jestem ludzki i wpuszczam w niepamięć te wszystkie numery z tym staniem. Tak, kochany panie Turecki, nie można się nabzdyczać, bo po drugiej stronie też stoi człowiek, którego to może zaboleć do żywego. Wszyscy jedziemy na jednej taczce i nie można nikogo wywozić po prostu sobie wbrew jego woli, bo każdemu może się zdarzyć ten jeden sam i ten sam numer, kochani. Tak? Może wyrażę tutaj wspólną myśl za pomocą przysłowia staropolskiego, że nosił wilk razy kilka, ale i podnieśli wilka. Muszę przyznać niestety, że zżyłem się z wami i kochałem z wami niektórymi. Koledzy, można powiedzieć również, że wyrażę tutaj wspólną myśl, że owszem, było źle, jednakże wskutek tego, że powiedzmy znany skądinąd prezes zjadł nam wszystkie szynki, ale niestety będzie musiał ich zwrócić. I podzielimy ich tak porówno, że wystarczy dla każdego. I wskutek tego nie będziemy już musieli wspólnie harować do tego stopnia i dusić tego chamstwa, z czego i wam, i sobie wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Niech żyje Misiek! Sto lat, niech żyje nam! Niech żyje nam! Jeszcze raz! Niech żyje nam! Życie wokoło aż się skrzywe solo, płyną cudne dni. Po prostu jest już dobrze, tak, że tylko nam kłopotów brak. Na głowie nie siwieje włos, nie grozi znikąd podły cios. Ręka zna tylko bratnią dłoń i nigdy się nie chmurzy skroń. Pod sobie wieńce los nam ściele, w diademy wplata złotą nić. Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej może być. I tra-la-la, idziemy przez życie pod skoka. Cię gotuje krew, a nas wciąż pungi dech, porywa dziki śmiech. I ryncy, i tra-la-la, idziemy przez życie pod skokach. I ryncy, i hoc-sa-sa, pod skokach pożyje się raz. Wciąż jest tam lepiej, plus i plus, 5, 7, 10 kuma wóz. Do nosa już pasuje pięść, już od całości większa część. Akż ironio, kpino, precz, na złom czas nieść satyry miecz i na lemieszy przekuć stal, a komu żal, niech idzie w dal. Rzeczywistości dajmy brawka, humor niechaj świszcze mat, niech optymizmu nowa dawka, bez troski sączy w duszę jad. I rycycy, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I rycycy, za od skóra pożyje się raz. Choć tam się marszczy wbrew, choć się gotuje krew, a nas wciąż bumi ten, porywa dziki śmiech. I rycycy, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I rycycy, i hop-sa-sa, od skóra pożyje się raz. I rycycy, i tra-la-la, idziemy przez życie po skokach. I ręce cym, i hop-sa-sa, po skokach pożyje się raz. Bravo, bravo, bravo! Vivo, vivo!
Woo!